Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Sniper Elite 5. Poprzednim razem dotarliśmy na sam szczyt wieży kościelnej, gdzie odbyło się tajne spotkanie w sprawie projektu Kraken. Udało się je podsłuchać, zdobyć tajne dokumenty oraz zlikwidować trzech czołowych oficerów związanych właśnie z projektem Kraken. W takim razie pozostaje ewakuacja. Musimy udać się na północ wyspy, na teren, który już wcześniej po części odwiedziliśmy. Myślę, że najszybciej dostać się tam będzie przy użyciu lin, które widzieliśmy w poprzednim odcinku. W takim razie, nie przedłużając, ruszajmy. Tyrolka zabierze nas na dolną kondygnację. Niewiele stąd widać, więc mam nadzieję, że nikogo tam nie ma. Jest kolejna lina. RSC-1918. Szybkostrzelny. Ale z mniejszą siłą ognia. Ok, wylądowaliśmy dokładnie obok tych zabudowań, gdzie całkiem niedawno zabiliśmy jednego z profesorów Akademii Szpiegowskiej. W takim razie odbijamy w prawo. I generalnie muszę dostać się do miejsca, gdzie wcześniej dopadliśmy tamtego snajpera. Tutaj nikogo nie powinno być. Fajne jest to, że w zasadzie w każdym przypadku możemy dostać się do celu różnymi ścieżkami. Takie rozwiązanie na pewno daje mnóstwo wolności i przede wszystkim daje to, że możemy powrócić do gry i spróbować dotrzeć, zrobić coś zupełnie inaczej niż wcześniej. Ok, od tego miejsca muszę być cicho, bo poniżej tych murów znajduje się strażnik, który ma wyjątkowo dobry słuch. Gdy próbowałem wynieść stąd ciało snajpera, zauważył mnie, gdy przebiegłem właśnie tutaj po tym murku. Na pewno będę chciał wykorzystać przewagę wysokości i spróbować zlikwidować jak najwięcej przeciwników się da. Naszym celem są tamte zabudowania. Mamy tutaj przynajmniej jednego żołnierza, 125 metrów. Tutaj, jak dobrze pamiętam, było dwóch żołnierzy, z czego ten tutaj spaceruje sobie w dół i zbliża się trochę do mojej pozycji. Myślę, że ten tutaj nie jest żadnym zagrożeniem, natomiast ten mógłby mnie zobaczyć, gdybym zbyt wychylił się zza tego muru. Na moście jest jeszcze jeden. Również około 100 metrów. Podziałkę ustawimy na 100. Będę musiał celować delikatnie wyżej. Nie ma pewności, że w budynku nie ma jeszcze kogoś, więc też jest kwestia tego, czy ktoś
W środku usłyszy dźwięk upadającego ciała. Myślę, że warto będzie zaryzykować. Żeby dotrzeć do punktu ewakuacyjnego, będziemy musieli przejść obok tych zabudowań, więc jeżeli będziemy mieli tutaj względnie czysto, będzie to tylko i wyłącznie na plus. No i niestety usiadł w takim miejscu, że praktycznie w ogóle go nie widać. Trafiony. Teraz będę musiał tylko potwierdzić, czy z budynku nikt nie wybiegnie. Przeciwnicy działają dosyć sprawnie, więc myślę, że gdyby ktoś miał już wybiec, to już by wybiegł. Możemy uznać, że nikogo tam nie ma. No okej, pozostaje strażnik na moście. Również około 100 metrów. Mamy również dwóch strażników w oddali. Tak jak mówiłem, ten jeden schodzi trochę niżej. Ale myślę, że oni są na tyle daleko, że możemy sobie ich odpuścić. Gdy ten strażnik zbliży się trochę do mnie, myślę, że go zaatakuję, pozostawiając w spokoju tych dwóch z lewej strony. Gdy się odwrócą, przejdziemy sobie i odbijamy w prawo w stronę tamtych zabudowań. Droga powinna być już czysta. No chyba, że jeszcze pląta się tam ktoś, kogo nie zauważyłem z góry. Tutaj, jak widać, da się przejść jeszcze dołem. Kolejna ścieżka prowadząca w to miejsce. Być może dałoby się ominąć cały ten teren. Gdzieś w tym miejscu. Chociaż skoro mamy już w zasadzie tutaj ten most oraz ten budynek mamy już ogarnięty, to myślę, że zostanę przy pierwotnym planie. Ale po raz kolejny gra udowadnia, że jest wiele ścieżek do celu.
Nie mogę przeskoczyć przez ten mur. W razie czego jeszcze pozostanę w trybie cichego poruszania się. Nie chciałbym na sam koniec zwrócić na siebie uwagi bezmyślnym bieganiem. Zastanawiam się, czy będzie tutaj jakieś zejście z drugiej strony. Okej, wydaje mi się, że widziałem schody z prawej strony. This'll come in very useful. Okej, idziemy w dół. Łódkę już widać. I ostatni żołnierz na mojej drodze. Jeszcze kogoś słychać. Jeszcze na samym końcu snajper prawie mnie wychwycił. Fairburn executed successful infiltration and exfil of Beaumont-Saint-Denis. Der Schatten war in Beaumont-Saint-Denis und wir haben ihn verloren? Wahrscheinlich. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen, dass er von der Fabrik in Matressac weiß. Verdoppeln Sie die Sicherheit. Die Fertigung muss laufen. Operation Krake wird nicht durch einen einzigen Mann gefährdet werden. To się jeszcze okaże.
No okej, tutaj zdecydowanie więcej było zabijania, więc i ten znacznik poszedł tutaj bardziej w stronę zabicia, ale dalej znajduje się w polu niewykrywalność i to jest zdecydowanie na plus. 67 osób zabiłem w tej misji. No nieźle. No okej, wojenna fabryka. W tej fabryce produkowane są części na potrzeby Krakena i nazistowskiej machiny wojennej. Zniszcz główny piec, aby zatrzymać produkcję. Standardowo przyjrzymy się wyposażeniu. Ok, mamy do dyspozycji GW 1943. Szczerze powiedziawszy, z tego kara strzela mi się rewelacyjnie. Ma faktycznie bardzo niski opad kuli. Niewiele trzeba odchylać ten celownik, żeby trafić w cel. Ja myślę, że przyjrzymy się tylko i wyłącznie dodatkom. Co daje amunicja półpłaszczowa? Znacznie zwiększa obrażenia. Nie przebija hełmów ani drewna. Ok, czyli ewentualnie trafienie w elementy uzbrojenia, tak jak choćby niesiony karabin, czy to na plecach, czy w rękach, może stanowić problem. Ale myślę, że zmienię, bo przeciwpancernej póki co nie używałem w ogóle. Czy coś jesteśmy w stanie zrobić w kwestii celowników? Raczej nie. Chyba byłoby na tyle. Z karabinów maszynowych też nic nie będę zmieniał. Zobaczymy tylko, jak wyglądają dodatki. Tutaj chyba podobnie też zmienię sobie na tą półpłaszczową. Jeżeli chodzi o broń krótką, to zdecydowanie wracam do M1911. Jednak tutaj ta szybkostrzelność czasami potrafi uratować dupę. Nie mam tej poddźwiękowej cały czas dostępnej, ona jest zablokowana. Będziemy sobie ją wybierać, jak już się w końcu kiedyś odsłoni. A na tą chwilę niech też będzie ta półpłaszczowa. Nic więcej zrobić się nie da. W takim razie te umiejętności możemy przejrzeć, ale raczej nic tutaj chyba się nie znajdzie. Podczas reanimacji zamiast apteczki można użyć bandaży. Triangulacja, oznaczanie to w ogóle nie działa u nas. Podczas powalenia wrogowi automatycznie... Masakra. I to jest taka właśnie kolejna Ubisoftowa umiejętność wrzucana przez Far Cry'e. Podczas powalenia wrogowie będą automatycznie przeszukiwani. Kolejna umiejętność z dupy, która totalnie zabija imersję płynącą z gry, moim zdaniem. Tak jak mówiłem, do tych umiejętności raczej nie będę i nie chcę do nich powracać, więc zaczynajmy. Wojenna fabryka, 31 maja 1944. The summit at Beaumont-Saint-Denis revealed that Operation Kraken is some kind of Nazi superweapon. Construction and development appears to be spread over multiple sites. Somewhere in France is a facility where they're conducting advanced propulsion and weapons testing. Its location is unknown, but the resistance know the countryside better than anyone and are confident they can find it. Additionally, the Kriegsmarines are preparing a field test of some kind of prototype in the English Channel. First, we're going to strike Operation Kraken's key production line at a factory in Martrasac. I'm regrouping with the Resistance and the US Rangers there. If we act quickly, we have a chance to stop Operation Kraken before it's too late. So we agree. Carl hits the factory. I prep the boat to Guernsey. Marie recons the countryside to find this research facility. Mm-hmm. Oui. Agreed. Like hell it is. Our mission is complete. We've done our job and paid the price. We have our orders to return to England, and SOE promised to get it done, and I expect you to honor that commitment. Look, I'm sorry about your men, but... But nothing.
I was told your outfit was professional. But Fairburn, who, don't forget, is the reason we're stuck here in the first place, waltzes in with weak old intel, and you drop everything to help him, what, chase rumors? I'm not the bad guy here. If you need to blame someone, blame the Nazis. Hey, who the hell do you think you are? Just a soldier. Like you. No, not like me. No, sir. I follow orders. I go where I'm told. I do what I am told. Operation Kraken could win the Nazis the war. We have more information than London does, and every second we waste following protocol helps the enemy. Every person you lose in this war should make you want to fight more, not less. The great Carl Fairburn. He's gonna win the war single-handed, even if it gets everyone else killed. You're a dangerous, insubordinate glory hound! If you keep this up, the whole town's going to hear you. You can help or you can get out of my way. Your choice. Back up. We're out of here. We can't persuade you to stay and help. Orders are orders. Very well. I said I'd get you back to Blighty in a while. But we'll lose the tide if we don't leave right now. I'll lead the way. Once you've dealt with the factory, meet me tomorrow night. I'll get you to Guernsey by hook or by crook. I'll be there. It's a good job you like working alone, Monsieur Shadow. No okej, zobaczmy jakie mamy cele. Zniszcz główny piec. Kawał pieca się wydaje. Zbadaj koksownię. I przeszukaj magazyn. Oczywiście wszystko po drugiej stronie całej fabryki, całego kompleksu. Mamy również znajdź i zabij Matiasa Ehrlicha. Od tygodni karmi ruch oporu i SOE fałszywymi informacjami. Na nic się nam już nie przyda. Wyzwanie zabójstw mam tego zabić z konkretnej broni. No zobaczymy. Zadanie opcjonalne. Zbadaj stalownię. No dobra, czyli skoro generalnie mamy zbadać tutaj wszystko, to należy ponownie zdecydować, w jakiej kolejności będziemy to robić. Więc myślę, że w pierwszej kolejności wyjdziemy wyżej, żebyśmy byli w stanie rozeznać się lepiej w sytuacji, a potem zdecydujemy. Hey, sniper, take one of these. It should help you take something out. It packs quite the punch. Szczurza bomba. Rat bombs. Straight out of the playbook. I'll put it to good use. Szczurza bomba, co to takiego? Okej, nie mam tego w ekwipunku, więc może do wykorzystania w inny sposób. The man on the inside, huh? But he has outlived his usefulness. Name's Ehrlich. He's been giving us bad intel for weeks now. Ehrlich. SOE want him dead, too. His bad intel's finally caught up with him. Here. This line will put you onto the dam. You must get to the factory over the river from there. Beats hiding in the back of another truck. No okej, mamy widok w zasadzie na całą fabrykę. Kawał kompleksu. Oczywiste jest, że możemy pójść albo od tej strony. Albo próbować dostać się od tej strony i wykonać najpierw zadanie związane z zabójstwem i przeszukaniem magazynu. Hmm.
dość wysoko mamy ulokowanych pierwszych żołnierzy. Might have other choices. Should do some recon. Bardzo łatwo jest przy próbie przeszukania przeciwnika wymienić sobie broń. No dobra, mamy stąd zdecydowanie lepszy widok niż wcześniej. Jeszcze kogoś słychać. Tego żołnierza tutaj mamy na 100 metrów i wydaje się, że w okolicy nie ma nikogo innego. Tutaj jest jeszcze jeden. Na tą chwilę nie mamy nic, co zagłuszyłoby moje strzały. Więc będzie trzeba działać ostrożnie. Na teraz bardziej jestem przekonany, żeby iść wzdłuż tej tamy aż do tego celu tutaj, a potem przedzierać się przez fabrykę, realizując po kolei konkretne zadania. There's another way into the factory? Whatever I do, better keep it quiet. I don't want to raise the alarm just yet. Okej, druga ścieżka prowadzi tutaj i stąd myślę, że w jakiś sposób będziemy w stanie dostać się tutaj. Tama znajduje się wyżej, więc wydaje mi się, że zaczniemy od tamy. Dlatego, że lepiej zawsze schodzić z góry w dół, niż iść pod górkę. I to nie tylko w kwestii bólu nóg, a dla mnie przede wszystkim w kwestii widoczności. Woda delikatnie zagłusza. Ciekawe, czy gdy zejdziemy niżej, to zagłuszenie wzrośnie. Nieustanny generowany szum przez wodę na pewno jest w stanie zagłuszyć w jakimś stopniu na przykład choćby atak nożem czy dźwięk upadającego ciała. Tego typu hałas raczej nie zagłuszy wystrzał z broni, ale to już coś. Cała ta fabryka tutaj znajduje się na jednym poziomie, a to podejście tam jest niżej.
Jakby o to mi chodziło, mówiąc, że Tama jest wyżej. Jak wygląda na to, że jest tutaj sam. Guess I grabbed everything useful. Klaus Tygamoniu. Klaus Tygamoniu. Klaus do Diaska. Pracowałeś w sterowni. Wszystko szło jak trzeba. Naprawdę musiałeś się podłożyć, żeby przenieśli cię na zaporę. Teraz mamy na głowie Reinharta. Cały czas nosi klucze do sterowni przy sobie, więc raczej nie uda nam się gwizdnąć się tej butelki Porto, którą skonfiskowaliśmy robotnikom. Będziesz musiał nam to wynagrodzić jakimś innym napitkiem, bo inaczej koniec z piciem i paleniem po pracy, żeby ci tam czasem tyłek do szparnie przymarzł. Okej, czyli Reinhard nosi przy sobie klucze do stalowni, tak? Klucz do sterowni dźwigu ma niejaki Reinhard. No dobra, czyli przy okazji tego Reinharda trzeba będzie po prostu odnaleźć. Żebyśmy mieli w miarę spoko opcję dostania się do środka. No okej. Przed nami wydaje się czysto. Wejście do fabryki mamy względnie proste. W najbliższym otoczeniu nie widać żadnych żołnierzy i dobrze. No okej. W takim razie myślę, że w tym miejscu sobie zakończymy i już w następnym odcinku będziemy wchodzić na teren fabryki. A ja już teraz się z wami żegnam. Odcinek, jeżeli się wam podobał, to tak jak zwykle zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia, usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej!